A może to z twoją żoną Oskar miał romans? Dopiero dzisiaj skojarzyłem, że ty jej zapoznaliście Oskara, gdy nam spadliście. A jego była dziewczyna mówiła, że zerwała z nim, bo miał romans ze starszą kobietą. Co? Dowiedziałaś się i zemściłeś się, tak? Michał, zostaw to, błagam cię. Nie, bo tu chodzi o moje życie i o życie Oskara. Więc jeśli wiesz, gdzie on jest, to po prostu powiedz. Inaczej policja z tobą będzie gadać. Nie miałem innego wyjścia, rozumiesz? On groził, że wszystkim powie. Czyli jednak. Ale co miał powiedzieć? Że sypia z twoją żoną? Nie z nią. Ze mną. Coś ty powiedział? To ja miałem z nim romans, nie Iza. Ty i Oskar... Przecież ty nie jesteś gejem. Skąd ty możesz o tym wiedzieć? Całe życie to ukrywałem. Nikt nie wie, jaki jestem naprawdę, nikt. Ukrywałem to przed Izą, przed moimi dzieciakami, ale poznałem Oskara i kompletnie straciłem głowę. Przecież to nastolatek. Jeszcze dzieciak. A myślisz, że nie wiem, jakie to wszystko jest porąbane? Myślisz, że nie chciałbym cofnąć czasu, żeby to wszystko się nie wydarzyło? Paweł, gdzie on jest? Chciał wszystkim powiedzieć. Chciał, żebym zostawił dla niego rodzinę. W chwili emocji obiecałem mu to. Potem próbowałem się z tego wycofać, ale on nie chciał mnie słuchać. Nic do niego nie docierało. Co ty zrobiłeś? Chciałem z nim tylko porozmawiać. Wiedziałem, że masz się z nim spotkać. Czekałem na niego przy garażach. Próbowałem go przekonać, żeby odpuścił, ale on nie chciał mnie słuchać. Pokłóciliśmy się. Popchnąłem go i on upadł. Szarpaliśmy się. Potem uderzyłem jego głową o kamień. To był moment emocji. Ja od razu tego pożałowałem. Dlaczego ty nie wezwałeś karetki? Bo było za późno. On i tak już nie żył.